Nauczyłeś się już Springa i teraz zastanawiasz się, co powinieneś uczyć się dalej? O tym właśnie będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Cześć, ja nazywam się Mateusz Dąbrowski i witam Cię w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o rzeczach, których warto się uczyć, gdy już opanowaliśmy Springa i umiemy już tworzyć podstawowe aplikacje webowe. Spring i praca z nim nie sprawia już nam problemu, więc teraz czas na zrobienie kroku dalej. Gdy już umiesz robić aplikacje w Springu, gdy po prostu praca z nim nie sprawia Ci już problemu, gdy umiesz coś zapisać w bazie, odczytać z bazy, wystawić jakiś endpoint, to w takiej sytuacji pierwszą rzeczą, której warto się nauczyć, jest REST API. REST API i to, jak takie API tworzymy, albo jak powinniśmy tworzyć takie API. I na moim kanale znajdziesz w kursie Spring Boota odcinek, który jest poświęcony tak jakby tworzeniu REST API, zresztą cały kurs Spring Boota jest o tym, jak tworzyć po prostu usługi, jak tworzyć API. I tutaj gdzieś podlinkuję ten odcinek z kursu Spring Boota. Także na moim blogu możesz znaleźć taki podstawowy artykuł z takimi podstawowymi zasadami, jak tworzyć REST API albo jak powinno się tworzyć REST API. Link do tego artykułu też znajdziesz w opisie pod tym odcinkiem. Ja w tym artykule przedstawiam, jak powinno się tworzyć endpointy, na co zwrócić uwagę, jakie są poziomy tak jakby REST API, które możemy osiągnąć i wiele, wiele jeszcze innych, więc warto zacząć uczyć się tego, jak powinno się prawidłowo przede wszystkim tworzyć takie REST API. Dzisiaj większość aplikacji tworzonych w Springu to są po prostu usługi restowe. Ten model, który kiedyś dominował, że tworzyliśmy sobie frontend na backendzie, na przykład korzystając z TimeBliffa, on już powoli odchodzi i teraz w zasadzie większość projektów skupia się na tym, żeby wystawić usługi i wystawić te usługi tak jak najlepiej, żeby one były i zgodne ze standardami, które gdzieś tam można znaleźć w internecie i też wygodne w użyciu, więc warto zainteresować się głębiej tematem REST API. Ja też mam w planach taki odcinek bardziej kompleksowy poświęcony REST API. Nie wiem, kiedy go nagram, ale myślę, że niedługo już się powinien pojawić. Więc REST API jest takim jednym z podstawowych tematów, które warto zgłębić, które warto tak jakby mieć też opanowane dosyć dobrze, bo po prostu większość projektów tego wymaga. Im to REST API robimy lepiej, tym łatwiej się z nim pracuje nami czy innym osobom, które korzystają z naszego API. Kolejnym takim bardzo ważnym tematem jest architektura aplikacji. Architektura aplikacji, czyli mówiąc inaczej, dlaczego pewne rzeczy robimy w ten sposób albo dlaczego pewne rzeczy powinniśmy robić w ten konkretny sposób, a nie w inny. I architektura aplikacji pozwala, albo wiedza z tej architektury, albo z różnych architektur, pozwala po prostu sprawniej pracować i pozwala też poczuć się pewniej, bo gdy już opanuję pewne rzeczy, to wiem, że robi się je tak, a nie inaczej. I to w zasadzie do tego sprowadza się wiedza na temat architektury aplikacji, do tego, że wiemy, jak robić pewne rzeczy w prawidłowy sposób. Jeśli chodzi o architekturę aplikacji, to oczywiście stworzyłem warsztaty, o których już też kiedyś mówiłem, nadal będę tworzył kolejne odcinki. Na razie jest dwa warsztaty. Jeden warsztat poświęcony architekturze warstwowej, drugi warsztat poświęcony architekturze heksagonalnej. I bardzo polecam te warsztaty, jeśli chcesz zgłębić bardziej temat różnych architektur aplikacji. Linki oczywiście znajdziesz w opisie. Kolejnym takim bardzo ważnym tematem są bazy danych. I generalnie kilka lat temu jeszcze bym powiedział, że wystarczy znać jakieś podstawowe bazy SQL-owe, na przykład MySQL czy Postgresa i to już w dużej mierze załatwia tak jakby sprawę znajomości baz danych, bo inne bazy są bardzo podobne albo mają trochę inne mechanizmy, natomiast bardzo te bazy są do siebie zbliżone i tak naprawdę wystarczy nauczyć się jednej bazy SQL-owej, po to, żeby tak jakby już ogarniać te inne. Oczywiście są tam jakieś różnice, ale tak naprawdę cały core jest bardzo, bardzo podobny. Natomiast dzisiaj sytuacja trochę się zmienia. Są też inne bazy nie SQL-owe, czyli NoSQL. Bardzo popularne jest MongoDB, z którego ja osobiście bardzo często korzystam. W zasadzie wszystkie projekty jakieś takie wewnętrzne, na swoje potrzeby, wszystkie projekty już od naprawdę bardzo wielu lat robię tylko i wyłącznie na MongoDB.
Z racji tego, że w zasadzie tam, gdzie nie potrzebuję jakiejś relacji czy stricte bazy relacyjnej, to po prostu używam MongoDB. MongoDB nie jest bazą relacyjną, więc nie muszę się tak jakby martwić o relacje. Mogę je robić w dosyć taki dowolny sposób. I MongoDB ma taką też fajną zaletę, że nie trzeba definiować schematu bazy danych, więc to też bardzo upraszcza tak jakby pracę w tych mniejszych projektach. Natomiast ta baza to jest tak naprawdę normalna baza, pracuje ona trochę inaczej niż baza SQL-owa, pod spodem jest trochę inaczej też zaimplementowana. Natomiast daje też tą podstawową funkcję baz danych, czyli pozwala nam zapisywać dane, tak jak każda inna baza. Przy czym Mongo jest tak jakby trochę prostsze. I właściwie można w bardzo prosty sposób używać tej bazy w Springu. Wystarczy dodać odpowiednią zależność i już możemy korzystać z tej bazy danych. Więc poza jakąś bazą SQL-ową typu MySQL czy Postgres, warto też znać bazę MongoDB, ze względu na to, że jest ona bardzo popularna, jest to baza dokumentowa i pozwala w łatwiejszy trochę sposób zapisywać dane, chociażby przez to, że nie musimy definiować sztywno schematu bazy danych. Kolejną taką bazą, której możemy potrzebować, która może się nam przydać na przykład do zapisu bardzo dużej ilości płaskich danych, na przykład jakichś odczytów z czujniku czy coś w tym stylu, i jest to baza Cassandra. Cassandra jest to baza kolumnowa, która ma tak jakby taki to do siebie, że bardzo szybko odczytuje dane, więc jeśli mamy dość dużą ilość płaskich danych, to warto je zapisywać w Cassandrze, zwłaszcza jeśli one się nie zmieniają, i wtedy mamy dużo szybszy dostęp do tych danych i możemy przez to łatwo z nich korzystać. Kolejnym takim tematem też związanym z danymi są różnego rodzaju wyszukiwarki danych. Często w jednym z takich wielu feature'ów w projekcie jest jakaś wyszukiwarka i w wielu projektach te wyszukiwarki bardzo często się pojawiają. I tutaj warto znać chociażby taką technologię jak Elasticsearch albo tożsame do tej technologii. Natomiast sam Elasticsearch jest to już taki bardzo duży kombajn, który tak jakby wymaga osobnego serwera zwykle, gdzie możemy go zainstalować i możemy po prostu tam trzymać też dane. Elasticsearch też w sumie jest bazą danych, natomiast bardzo specyficzną, która służy do indeksowania i wyszukiwania bardzo szybkiego danych. Natomiast sam Elasticsearch jest zbudowany też na bazie takiego narzędzia jak Apache Lucene. I Lucene jest to taka biblioteka, która pozwala w prosty sposób nam tworzyć indeksy do wyszukiwania i wyszukiwać po nich. Więc jeśli potrzebujecie w projekcie jakiejś wyszukiwarki, to warto ją zrobić właśnie na Apache Lucene. Jeśli jest to taki mały projekt, gdzie tych danych nie jest aż tak dużo, natomiast jeśli macie już więcej danych, to warto zainteresować się Elasticsearchem, tak żeby po prostu bardziej efektywnie korzystać z wyszukiwania po dużych zbiorach danych. Kolejny taki temat, którym warto się zainteresować, to przetwarzanie danych i big data. W zasadzie wszystko, o czym tutaj mówię, to w zasadzie praca z danymi i obróbka tych danych. I tak samo też jest z przetwarzaniem danych. Często się dzieje tak, że mamy jakieś dane i cyklicznie musimy się w jakiś sposób przetwarzać. Niekoniecznie to muszą być duże zbiory danych, ale często w jakichś projektach webowych nawet są jakieś zadania, które czy tak zwane joby, które przetwarzają cyklicznie jakieś dane, agregują albo przeliczają je w jakiś sposób, albo nawet tworzą jakieś raporty, więc warto też zainteresować się ogólnie przetwarzaniem danych i big data. Do big data mamy takie narzędzie jak na przykład Apache Spark, który pozwala przetwarzać tak zwane mikrobacze i przetwarzać też bardzo, bardzo duże ilości danych. Warto też zainteresować się tutaj takim projektem jak Spring Batch, o którym kiedyś pisałem na swoim blogu. Też linka znajdziesz w opisie do tego artykułu. I Spring Batch pozwala właśnie na tworzenie różnych jobów, które wykonują różne zadania, albo przetwarzają dane, albo robią jakieś inne rzeczy, więc warto się też tym tematem zainteresować. I gdybym ten filmik nagrywał jakieś rok albo 2 lata temu, to w zasadzie chyba skończyłbym już w tym momencie, natomiast
Tak jakby wszystko w IT się zmienia dosyć dynamicznie, wszystko generalnie w świecie zmienia się dosyć dynamicznie i dzisiaj widzę na przykład takie projekty, które powstają coraz częściej, projekty, które są związane ze sztuczną inteligencją, która też w zasadzie wymaga przetwarzania danych, wymaga przygotowania odpowiedniego danych, więc też tutaj są różne projekty i często jest tak, że te projekty związane ze sztuczną inteligencją niekoniecznie używają języka Java, bo na przykład w sztucznej inteligencji o wiele bardziej popularny jest język Python i głównie tego języka się używa. Natomiast to nie znaczy, że tych projektów nie robi się w Javie. Często z pewnych względów po prostu robi się, nie korzysta się z innego języka, tylko na przykład korzysta się z języka, którego używa się w danym projekcie. Na przykład piszemy projekt w Javie, no to robimy inne rzeczy też w Javie, bo programiści często nie chcą tak jakby wchodzić w inne języki, nie chcą ich używać. Często też menedżerowie po prostu decydują, że możemy zrobić jakiś projekt ze sztucznej inteligencji czy czegoś, ale zróbmy to w Javie, bo wszystko robimy w Javie i nie chcą wchodzić tak jakby w inne języki, w inne technologie związane z tymi językami, na przykład potrzebują coś zrobić, czy to z przetwarzaniem danych, z machine learningiem, czy ze sztuczną inteligencją. Kolejna taka rzecz, która też mocno tak jakby zaczyna istnieć na rynku, którą coraz bardziej ja na przykład widzę w ostatnich, może nie latach, ale w ostatnich miesiącach, widzę projekty związane z blockchainem. I nie chodzi tutaj tylko o projekty stricte związane z kryptowalutami, ale projekty związane tak jakby z blockchainem i z tym, co jest dookoła niego. Wiele projektów, które powstały w ostatnich latach, wymagają tak jakby dodatkowej pracy, dodatkowych aplikacji i często te aplikacje wokół blockchaina można robić w różnych technologiach, albo w Pythonie, albo w Javie i są to po prostu aplikacje webowe też często, albo aplikacje mobilne, a aplikacje hybrydowe. I wiele takich projektów ostatnio właśnie powstaje na całym świecie. Widzę, że powstają całe ekosystemy dookoła niektórych blockchainów, na przykład dookoła Ethereum, czy dookoła Terra Luny, czy też przy sieci Cardano. Jest tego naprawdę sporo. I coraz częściej widzę też ogłoszenia o pracę, gdzie są potrzebni deweloperzy i blockchaina, i deweloperzy aplikacji, które są związane w jakiś sposób z blockchainem. Myślę, że to jest taki trend, który coraz bardziej widać i być może ten trend może zmienić całą branżę IT, bo tak jak mówiłem jeszcze kilka lat temu, to w zasadzie były jakieś aplikacje webowe, aplikacje mobilne. I w zasadzie niewiele więcej się działo, było to dosyć stałe. Ja przez kilkanaście lat w zasadzie robiłem aplikacje webowe, jakieś aplikacje, które przetwarzają dane gdzieś tam offline'owo i w zasadzie niewiele więcej przez te kilkanaście lat tak jakby się zmieniało. Natomiast ostatnio właśnie widzę duży trend na aplikacje właśnie związane z różnego rodzaju blockchainami, więc warto się też tym zainteresować. I tak samo mogą to być aplikacje webowe, ale tak jakby baza danych nie będzie już tutaj baza SQL-owa czy jakaś inna baza, tylko baza danych na przykład będzie blockchain i trzeba będzie odczytywać dane z blockchainu i wyświetlać po prostu w aplikacji webowej. Więc tak to mniej więcej moim zdaniem wygląda. Wiele z tych projektów może oczywiście powstawać w Javie, nawet z użyciem Springa czy bardzo popularnych narzędzi javowych i też większość z tych projektów będzie na przykład korzystało z REST API, czyli to, o czym mówiłem też w tym odcinku. I warto też zainteresować się tematem tych nowych technologii, sztucznej inteligencji, machine learningu, czy nawet blockchainem, bo myślę, że w najbliższych latach znaczenie tych wszystkich rzeczy będzie znacznie rosło. I to już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę, ewentualnie podzielenia się swoją opinią w komentarzu. Napisz mi, co myślisz o tych nowych technologiach, blockchainie, czy blockchain zdominuje rynek IT w najbliższych latach, a może jakaś inna nowa technologia, której ja nie zauważam, a Ty na przykład się interesujesz. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!